Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Max Payne 1. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. W tym odcinku przejdziemy sobie czwarty rozdział pierwszej części gry zatytułowany Krwioobieg Nowego Jorku. I już nam się wczytuje właśnie czwarty rozdział, zaraz zaczniemy rozgrywkę. Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Już tam kogoś słychać, to zapisujemy grę najpierw. Dobrze, mamy kilku przeciwników. Koktajl Mołotowa załatwi sprawę chyba. Dobrze. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Znowu mówią o nas w wiadomościach. Śnieżycy, Jim Bravura, niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. To zobaczmy, co tam słychać. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Śnieg sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale Śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Zobaczmy jeszcze, co tutaj w tej skrzyni jest. Dobra, tutaj nic nie było. I teraz wchodzimy tutaj. Może tak. Zobaczmy, ktoś przeżył wybuchy. Dobra, przeszukajmy sobie skrzynię. Jeszcze tylko kilka. Dobra, i teraz idziemy tutaj. Dowód rzeczowy numer 1, gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Dobra, zobaczmy sobie, co w tej szafce jest. No jest amunicja. Weź choćby filmy o wampirach. Czemu ich akcja jest zawsze umieszczona w Los Angeles albo w Meksyku? Przecież wampiry... Rozwalmy frajera! Jest zawsze umieszczona w Los Angeles albo w Meksyku. Rozwalmy frajera! Dobra, jeden załatwiony, możemy sobie tutaj zapisać grę i próbować dalej. Może teraz tego. Dobra, jeszcze ten. Ach.
Dobrze, tym razem się udało. Jest tutaj coś do zabrania? Chyba tutaj nie. A jednak jest lekarstwo. I spokojnie z bronią. Wierzcie mi, lepiej żeby mu RT się nie wkurzył. Panowie, przejdźmy do interesu. Zielone za zielone. Łzy zielonookich aniołów? Amen. Dobra, tam będzie kilku bandziorów. Może znów użyjemy koktajlu Mołotowa. Dobra. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz, Walkiria. To była brudna forsa. Na stole leżał klucz. Dobrze, klucz zabieramy, ale jeszcze zobaczymy, czy tutaj w szafkach nie ma czegoś do zabrania. Jakiejś amunicji albo... O, jest lekarstwo. Jeszcze tutaj. Dobra, koktajl Mołotowa też się przyda. O, tutaj też jest lekarstwo. Okej. I teraz będzie walka z bossem. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Mówię ci, Kendy, byłem ty tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. Och, Rico, jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Dobrze, tutaj się wycofamy na chwilę. Może znów spróbujemy z koktajlem Mołotowa. A? Nie zdążyłem, może teraz się uda. Dobra, zapisujemy. Tutaj jeszcze pozbieramy. O, jest lekarstwo, dobra. Dobra, i teraz czeka nas walka z bossem, z Rico Muerte, płatnym mordercą. Tak, trzeba go powoli na raty zza ściany załatwiać. Właśnie tak. No i tutaj trzeba bardzo często zapisywać stan gry. O, już sporo oberwałem, ale powinno się udać zaraz. Aj.
zabrał. Udało się. Padł, zapisujemy. Teraz będą kolejni przeciwnicy. Dobrze, koktajl Mołotowa może też tym razem wykorzystamy. No jeszcze raz spróbuję z koktajlem. Może inaczej, może tym razem zrobimy tak. Spróbujemy ze szczelby. Rozwalmy frajera! Dobra, udało się i oczywiście trzeba zapisać. Pozbierać wszystko, co się da. W szafkach coś jest? No tutaj mamy zapas do tej amunicji. Dobrze, tutaj jest coś do posłuchania. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szefie Gogniki, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart. Rozwalcie go! Co za problem! Halo! Halo! Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. O, tutaj mamy też lekarstwa, dobrze. I teraz tutaj gdzieś na górę. O, tutaj. Coś jest? Jakieś lekarstwo? Ewentualnie nie. Tutaj nie ma. Co do mnie? Dobrze, tam nic nie ma i teraz wychodzimy tutaj. Próbujemy wziąć teraz koktajl Mołotowa. Udało się. Ale bardzo mocno oberwałem je. Dobrze, można tu coś ewentualnie pozbierać. Chyba nie. Dobra. Aha, tu jeszcze musimy odblokować wyjście. Właśnie tutaj chyba tym przyciskiem. Do-
Dobrze, i tutaj będzie kończył się czwarty rozdział. Tak, i dlatego w tym odcinku to już będzie na tyle. Tutaj właśnie, jak już mówiłem, kończy się czwarty rozdział. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania i oglądania moich innych filmów. Dziękuję bardzo.